Panie komendancie, pan komisarz Marczyła reaguje kadrę oraz uczestnik 20 finału drugiego parpatronu patron roku na uroczystym rozpoczęciu. Witam w Słupskiej Szkole Policji, gdzie za kilka chwil rozpocznie się finał 20 ogólnopolskich zawodów policjantów prewencji, turniej patrolowych Patrol Roku. W roku 1993 odbyła się pierwsza edycja turnieju. Wtedy chyba nikt nie spodziewał się, że nad całym przedsięwzięciem patronat obejmie najważniejsza osoba w państwie, prezydent Rzeczpospolitej, który ufundował również Puchar Przechodni. Są dziś z nami m.in. naczelnicy wydziałów prewencji komend wojewódzkich, instruktorzy oraz wykładowcy szkół, którzy sędziować będą poszczególne konkurencje. Nie byłoby jednak turnieju, gdyby nie jego uczestnicy, finaliści, zwycięzcy wojewódzkich eliminacji zawodów. Najlepsze patrole stoją dziś przed nami. Patrole, których codzienna profesjonalna służba na pierwszej linii tworzy wizerunek naszej formacji. Policji, która dzięki swojej obecności i działaniu daje obywatelom coraz większe poczucie bezpieczeństwa. 20. jubileuszowa edycja ma charakter symboliczny. Kończy pewien etap zmagań turniejowych, a jednocześnie rozpoczyna proces ich ewaluowania. Do użytku oddaliśmy nowe obiekty symulacyjne na potrzeby turnieju, a przede wszystkim na potrzeby codziennego procesu szkolenia policjantów. Są to miejsca przystosowane w pełni do aranżacji różnego rodzaju zdarzeń. Przekonają się o tym Państwo podczas przeprowadzania interwencji policyjnych oraz udzielania pierwszej pomocy. Słupski turniej to również możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczeń zawodowych. W ubiegłym roku najlepszym wśród najlepszych okazali się policjanci z Lublina. A jak będzie teraz? Uczestnikom trzydniowych zmagań życia sportowej rywalizacji, a także hartu ducha i wytrwałości. Przypomnę, że oprócz Pucharu Przechodniego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej nagrody dla zwycięzców ufundował również Minister Spraw Wewnętrznych oraz Komendant Główny Policji. Powodzenia, niech zwyciężą najlepsi. Turniej uważam za rozpoczęty. Dziękuję bardzo.